Chwała Bogu, bracia i siostry. Otwórzmy list do Hebrajczyków. Chciałbym przeczytać jeden werset z początku tej księgi i jeden werset z jej końca. I tak pierwszy werset listu do Hebrajczyków i drugi. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. I jeden werset z końca tej księgi, 12 rozdziału i 25 wersetu. 12:25. Baczcie, abyście nie odtrącili. Znowu tu jest mowa o Panu Jezusie. Baczcie, abyście nie odtrącili tego, który mówi. Jeśli bowiem tamci, odtrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary, to tym bardziej my, jeżeli odwrócimy się od tego, który przemawia z nieba. Bracia i siostry, Bóg przemawia do człowieka i chciałbym, żebyśmy dzisiaj przez chwilę nad tym się zastanowili i przez chwilę w tym temacie zajrzeli do Biblii. Zastanowili się na temat naszego Boga, który przemawia do człowieka. Boże Słowo mówi, tak jak przeczytaliśmy w liście do Hebrajczyków, pierwszy werset, że Bóg wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał do człowieka, przemawiał do naszych ojców, przemawiał do ludzi Starego Testamentu przez proroków, ale też przez różne inne wydarzenia, przez różne i różnymi innymi sposobami Bóg przemawiał do naszych ojców. I Boże Słowo również pokazuje to, że Bóg nadal chce przemawiać do nas. Bóg nadal chce przemawiać do człowieka. Nie zakończyło się to tylko jakby na misji Jezusa Chrystusa na tej ziemi, ale Bóg jest Bogiem, który dalej chce przemawiać do ludzi, dalej chce przemawiać do ciebie i do mnie, bracie i siostro. W jaki sposób Bóg przemawiał do naszych ojców? W jaki sposób Bóg przemawiał do ludzi Starego Testamentu? Tak jak czytaliśmy, Bóg przemawiał przez proroków. Bóg przemawiał przez ludzi, których posyłał, żeby zwiastowali Jego wolę. Bóg posyłał ludzi, którzy mieli kontakt z Bogiem, którzy mieli kontakt z niebem i oni zwiastowali Bożą wolę. Ale nie tylko to. Wiemy o tym, że przez różne również wydarzenia Bóg przemawiał do człowieka. Bóg przemawiał chociażby do Faraona. Przez te katastrofy, które się wydarzyły. Przez te katastrofy, które się wydarzały. I w ten sposób Bóg w jakiś sposób przemawiał do jego serca. Chciał, żeby to jego serce się zmiękczyło. Żeby on wypuścił naród izraelski z Egiptu. I przez te plagi Bóg przemawiał do serca Faraona. Bóg przemawiał również przez proroków, ale nie tylko przez słowo, ale przemawiał przez różne obrazy. I tutaj takim można powiedzieć flagowym przykładem jest Jeremiasz, któremu Bóg dawał różne misje i mówił mu chociażby o tym lnianym pasie, o którym znamy tą historię, że miał pójść, zakopać go, później po iluś dniach odkopać. I na tym i poprzez ten obraz, który pokazywał ludziom, Bóg przekazywał do nich jakieś swoje poselstwo. Czytamy o tym, że był taki czas, kiedy Bóg mu kazał, żeby przez ileś szereg dni leżał na jednym boku, później na drugim. I przez to również Bóg przez takie obrazowe sytuacje chciał przemówić do ludzi, chciał przemówić do ich serc. Czytamy o tym, że Bóg przemawiał przez sny, jak chociażby również do Faraona, czy chociażby do króla egipskiego. Bóg przemawiał do tych ludzi przez sny. Przemawiał do ludzi, którzy może na tamten czas byli gdzieś bardzo daleko, ale Bóg przemawiał do nich. Miał taką Bóg wolę, żeby objawić im swój plan, swoją wolę i chciał zmiękczyć ich serca. Ale bracia i siostry, Bóg przemawia i dzisiaj. I przeczytaliśmy o tym, że ostatnio u kresu tych dni Bóg przemówił przez Jezusa Chrystusa. I czytamy, bracia i siostry, w 12 wersecie, że taką przestrogę. Baczcie, żebyście nie odrzucili tego głosu, który przemawia z nieba. I dlatego
chciałbym to tak z całym przekonaniem powiedzieć, że i dzisiaj Bóg przemawia do każdego z nas. Nie ma takiej osoby na tym miejscu, nie ma takiej osoby na tej sali, do której Bóg przez Jezusa Chrystusa nie przemawiałby dzisiaj i nie przekazywał swojego słowa. Bez względu na to, czy jesteś może na tym miejscu pierwszy raz, czy może wierzysz w to, czy nie, Bóg przemawia przez Jezusa Chrystusa do każdego z nas. W jaki sposób przemawia? Na pewno przemawia w taki sposób, żeby upamiętać się, żeby pokutować i wierzyć Ewangelii. To jest przede wszystkim przesłanie takie, które Bóg kieruje do każdego z nas, bez wyjątku, do każdego człowieka nawet na ziemi, nie tylko na tej sali, nie tylko w naszym mieście, nie tylko w naszym kraju, ale do każdego człowieka na ziemi. Bóg posłał właśnie swoje słowo, Bóg posłał Jezusa Chrystusa, który objawił nam Ewangelię i który właśnie przez którego słowa możemy i dzisiaj słyszeć to poselstwo. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Ale można powiedzieć, ale jestem człowiekiem wierzącym. Oddałem swoje życie Bogu. Bóg przemówił do mnie przez Jezusa Chrystusa. Ja odpowiedziałem na ten głos. Ja już może jakiś czas żyję jako człowiek wierzący. Może jakiś czas już przychodzę do zboru. Czy Bóg dalej chce do mnie przemawiać? Czy może Bóg dalej chce w jakiś sposób przemawiać do mojego serca? I tutaj, bracia i siostry, myślę, że odpowiedź jest jak najbardziej tak. Jak najbardziej tak. Tylko czytaliśmy, brat Rafał czytał na początku wspaniały werset z Księgi Ezechiela, który mówi, że ja jestem, Bóg mówi, w którym Bóg przemawiał do swojego narodu. Ja jestem waszym pasterzem. Ja was prowadzę na moje pastwiska. A Jezus Chrystus, kiedy przyszedł na tą ziemię, powiedział takie słowa: owce moje, głos mój znają i za obcym nie pójdą. I głosu mojego słuchają. Bóg mówił, bracia i siostry, o Jego objawionej woli względem nas, względem mnie, względem Ciebie, żeby w swoim życiu, w chodzeniu za Jezusem Chrystusem, żeby znać ten Boży głos. Czy jesteśmy tymi owcami? Czy znasz ten Boży głos, bracia i siostro? Dzisiaj. Z tego, w jaki sposób Boże Słowo przemawia do nas, możemy tak bardzo jasno zauważyć to, że Bóg jest zawsze nastawiony na to, żeby przemawiać do człowieka. Bóg jest zawsze na to nastawiony i zawsze Bóg jest do tego gotowy, żeby przemawiać, żeby objawić swoją wolę. Ale z drugiej strony Boże Słowo też pokazuje, że Bóg nie puszcza słów na wiatr. Czytamy w księgach prorockich, że Bóg tam mówił tak, że moje słowo, ono nie wraca do mnie puste. Ono wykonuje swoją wolę. I dlatego stąd możemy, myślę, tak zauważyć, że Bóg, nie puszczając słów na wiatr, Bóg przemawia do ludzi tam, gdzie oni są na to nastawieni. Gdzie człowiek tego pragnie, gdzie człowiek tego poszukuje, tam Bóg przemawia do człowieka. Dlatego, że Bóg na marne i na wiatr swoich słów nie puszcza. Ale bracia i siostry, mamy taki też piękny obraz na potwierdzenie tego, co przed chwileczką powiedziałem, że Bóg jest nastawiony na to, żeby przemawiać do swojego Kościoła, żeby przemawiać do człowieka, żeby przemawiać personalnie, do Ciebie i do mnie, bracie i siostro. Kiedy czytamy listy do zborów z objawienia, one mają taką pewną budowę, mają pewne części wspólne, mają pewne części, które są, z których są złożone, ale jedna rzecz powtarza się nieprzerwanie w każdym liście. Wiemy, że te listy obrazują cały czas trwania Kościoła na ziemi. One tak w sposób proroczy objawiają całą tą erę Kościoła na ziemi. I jedna rzecz w tej całym czasie trwania Kościoła na ziemi powtarza się niezależnie od czasu, niezależnie od stanu i niezależnie od zboru, do którego Bóg przemawiał przez Ducha Świętego. I przemawiał tak: kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. To znaczy, że przez cały okres trwania Kościoła Bożą wolą jest to, bracie i siostro, żeby przemawiać do swojego Kościoła, żeby przemawiać przez swojego Ducha Świętego. Ale z drugiej strony, bracia i siostry, kto ma uszy ku słuchaniu? Jeżeli nie mamy tych uszu ku słuchaniu, bo myślę, że możemy sobie zdawać sprawę z tego, że tu nie chodzi tylko o te nasze
cielesne uszy, bo te dwoje uszu to każdy z nas praktycznie, myślę, na tej sali ma. I każdy z nas jest zdolny do słuchania, ale Boże Słowo pokazuje nam, chociażby już ze Starego Testamentu, że Bóg w różny sposób przemawia do człowieka. I jak to jest bardzo ważne i istotne, żeby nie te nasze uszy, chociaż i te nasze uszy, ale nie tylko one, żeby były nastawione na słuchanie tego, co Bóg chce przemawiać do człowieka. Myślę, że może wiele z nas tutaj zna te takie świadectwo, które któryś z braci, być może nawet brat Roman opowiadał kiedyś o tej sytuacji, gdzie ludzie przyszli na taką próbę, na taki egzamin z kodu Morsa i czekając w poczekalni, siedząc tam, czekając na swoją kolejkę, zaczęło coś pukać i po pewnej chwili tylko jeden człowiek wszedł do drzwi, chociaż nikt go nie wołał. I okazało się, że tylko ten jeden człowiek był tak skupiony na tym, żeby słuchać i żeby usłyszeć to, co jest przekazywane, że właśnie to była ta próba, to wystukiwanie kodu Morsa, który wzywał do tego, żeby wejść do drzwi. I ten jedyny człowiek, który usłyszał, był tym, który zwyciężył w tym konkursie, był jedynym tym, który był nastawiony na słuchanie. Kiedyś jeden brat również opowiadał taką sytuację, że był na jakiejś takiej kolacji z różnymi znamienitymi ludźmi i siedząc tam przy stole było dużo ludzi, dosyć taki gwar, wiadomo, i naczyń, i ludzi, którzy siedzieli naokoło, rozmawiali razem ze sobą. I w pewnym momencie jeden Żyd poprosił go o to, żeby mu podał, no i właśnie on usłyszał, żeby podał mu boczek, który leżał koło niego. No i on tak bardzo się zdziwił, że no jak to boczek, no ale dobrze. Wziął ten boczek, podaje mu, a ten Żyd tak aż odskoczył, bo wiemy, że oni tego nie jedzą. I mówi, ja ciebie prosiłem o to, żebyś mi podał zupełnie coś innego. I bracia i siostry, ja myślę, że w tych dwóch obrazkach chociażby już możemy to zauważyć, że jeżeli nie jesteśmy nastawieni na to, żeby usłyszeć Boży głos, jeżeli nie jesteśmy nastawieni na słuchanie, to możemy nigdy go nie usłyszeć. To możemy, bracia i siostry, właśnie nigdy go nie usłyszeć. Oczywiście, można powiedzieć, Bóg może zainterweniować w każdej sytuacji. Bóg może do nas przemówić w sposób ponadnaturalny i niesamowity. Ale Boże Słowo, które nam pokazuje, żebyśmy chodzili wiarą, Boże Słowo nam pokazuje to, że to my powinniśmy być nastawieni na ten właśnie Boży głos. To my powinniśmy być nastawieni na to, żeby ten Boży głos w swoim życiu usłyszeć i być nim kierowany. To my, bracia i siostry, powinniśmy nie mieć tak wielu rzeczy, tak wielkiego szumu wokół nas do tego, żeby usłyszeć ten czysty Boży głos, żeby ten Boży głos, który gdzieś przemawia do nas, chce przemawiać do nas, żeby tak wiele różnych rzeczy nie było wokół nas, które będą zakłócały ten Boży głos, żebyśmy mogli go właśnie w ten czysty sposób usłyszeć i tak jak to niestety czasami jest, że ludzie mówiąc, a to mi Bóg powiedział, bo tak mi Bóg to objawił, a robią rzeczy, które nawet są sprzeczne z Biblią. Czy Bóg im to objawił? Nie. Być może Bóg chciał coś im powiedzieć, ale za dużo swoich myśli, za dużo tego wszystkiego, co ich otaczało, za dużo może jakichś rzeczy, które bardzo ich absorbowały w życiu i zakłóciły ten Boży głos. Tak. Myślę, że to jest też takie obrazowe, że może sobie jakieś radio nadawać, ale jeżeli my nie nastawimy odpowiednio pokrętła na to, żeby usłyszeć to, co jest na danym kanale, to my nigdy tego nie usłyszymy. Dopiero musimy wziąć, ustawić to odpowiednio i wtedy słyszymy być może co w jakimś radiu jest mówione czy grane. I Nasz Bóg, bracia i siostry, nie rzuca słów na wiatr, ale tam, gdzie ludzie są nastawieni na to, żeby słuchać, tam Bóg przemawia, dlatego że nasze życie jest
nie jest obojętne Bogu. Nie jest obojętne Bogu nasze życie, nasze chodzenie. Bóg nie chce tego, żebyśmy my gdzieś błądzili, żebyśmy my w naszym życiu nie wiedzieli, co czynić. I chciałbym teraz zastanowić się nad kilkoma rzeczami, przez które Bóg przemawia do nas i chce przemawiać do nas. I też w czym możemy w tym Bogu przeszkodzić. Po pierwsze, bracia i siostry, Bóg przemawia do człowieka przez swoje słowo. To jest pierwsza i najważniejsza rzecz, przez którą Bóg chce objawiać swoją wolę względem nas. I tutaj pierwsze pytanie. Jeżeli to Boże Słowo, przez które Bóg chce przemawiać do mnie, jeżeli ono leży na półce i jest wyciągane tylko w niedzielę na nabożeństwo, to czy nie odnosi się do mnie ten werset, który mówi w liście do Hebrajczyków: baczcie, żebyście nie odtrącili tego, który mówi. Tego, który chce mówić do nas codziennie przez swoje słowo. Czy my nie odtrącamy przypadkiem, jeżeli odstawiamy to słowo na bok? Ale i również kiedy może otwieramy je tylko po to, żeby wypełnić jakiś obowiązek i tak naprawdę, żeby można było, nie wiem, może powiedzieć komuś, jak się mnie ktoś zapyta, czy czytasz Biblię? A tak, czytam. Czy otwieramy to Boże Słowo z takim nastawieniem? Boże, przemów coś do mnie. Powiedz coś do mnie. Przez Twoje Słowo. Jeżeli jestem nastawiony na Boże Słowo, to jestem też nastawiony na to, żeby czynić to, co ono do mnie mówi. To, na temat czego ono do mnie przemawia. Bracia i siostry, to jest podstawowa rzecz, przez którą Bóg chce przemawiać do nas. Ale myślę, że bracia i siostry, i wy o tym dobrze wiecie, że Bóg chce do nas przemawiać w modlitwie. Bóg chce do nas przemawiać w modlitwie. Może w takim gdzieś cichym powiewie, w zamknięciu naszego pokoju, gdzie zginamy swoje kolana. Tam Bóg chce przemawiać do każdego z nas. I znowu możemy tutaj w taki prosty i banalny sposób po prostu się odwrócić od tego. Odtrącić ten Boży głos. Jeżeli my po prostu tam się nie znajdujemy. Jeżeli Bóg nas tam nie znajduje, w tej tak zwanej komorze, na kolanach, to jak przemówić do nas? To czy jesteśmy nastawieni na słuchanie? Na to, żeby słuchać Bożego głosu? Albo jeżeli nawet zginamy te kolana, ale właśnie tylko dla jakiegoś obowiązku, tylko po to, żeby gdzieś sumienie może mnie tak nie dręczyło i po prostu zgiąć te kolana na chwileczkę. Bo właśnie przez sumienie również Bóg przemawia do nas. Przez sumienie. I to już nie są te duchowe, to już nie są te takie cielesne uszy, jak również i przez w modlitwie to nie usłyszymy może tego głosu przez nasze cielesne uszy. I również kiedy czytamy Boże Słowo, to przecież je czytamy, ale w tym Bożym Słowie my możemy naprawdę wyraźnie usłyszeć Boży głos. Ja myślę, że ci, którzy żyją Bożym Słowem, ci, którzy żyją modlitwą, to wiedzą doskonale, o czym jest mowa. Kiedy przychodzimy do Boga, czasami może z głową pełną pytań, czasami może w sytuacji jakiejś bez wyjścia, a wstajemy z kolan, bracia i siostry, pełni nadziei, pełni wiary i z rozwiązaniami, bracia i siostry, pochodzącymi z góry. Kiedy może pełni pytań, pełni może jakichś problemów, otwieramy Boże Słowo i nagle widzimy w niej rozwiązanie na nasze problemy. Bracia i siostry, czy w ten sposób Bóg nie przemawia do nas? Czy to nie jest właśnie to, że wtedy właśnie Bóg przemawia do nas? Czasami Bóg może przez jakieś okoliczności naszego życia przemawia do naszego życia, bracia i siostry. Czytamy w Dziejach Apostolskich, gdzie uczniowie mówią, że chcieliśmy zrobić to i to. Nawet chcieli zrobić dobrą rzecz, ale przeszkodził nam Duch Święty. Dlatego, że w tym momencie Bóg miał inną wolę dla ich życia. I może my czasami nawet mamy jakiś pomysł, chcemy powziąć jakąś rzecz. I może to nawet jest dobra rzecz. Może to nawet nie jest jakaś zła rzecz, jakiś grzech, ale dobra rzecz. Ale tamci ludzie, bracia i siostry, byli na tyle wyczuleni na Boży głos. Nie jest akurat to jakoś tak szczególnie objawione, w jaki sposób Bóg im przeszkodził. Jest napisane, że Duch Święty im przeszkodził, ale w jaki sposób dokładnie nie jest. Wiemy tylko to, że ci ludzie byli na tyle nastawieni i tyle byli nastawieni na słuchanie Bożego głosu, że oni potrafili w tym rozpoznać, że to nie jest droga dla nich, że Boża wola jest taka, żeby oni w tym momencie zrobili coś innego. I może my, bracia i siostry, mamy czasami jakiś swój plan, jakąś swoją drogę, ale widzimy jedne drzwi zamknięte, drugie drzwi zamknięte, a my próbujemy może gdzieś
czy jak taka owca na rzeź, czy po prostu przez zamknięte drzwi wejść gdzieś, nie zauważając, że może to Bóg do mnie przemawia, że może to nie jest Bożą wolą, żebym zrobił to czy tamto. Bracia i siostry, Bóg chce przemawiać do swojego Kościoła i jest to również objawione w liście do Koryntian, że Bóg chce przemawiać do swojego Kościoła przez dary Ducha Świętego. Bóg chce przemawiać przez swoje dary Ducha Świętego. Żyjemy w czasie, bracia i siostry, o którym apostoł Piotr mówił, że on się rozpoczął już w Dziejach Apostolskich, gdzie apostoł Piotr w 3 rozdziale, mówiąc kazanie do ludzi zgromadzonych po tym, kiedy został wylany Duch Święty na tą ziemię, to apostoł Piotr mówi, w waszych oczach objawia się teraz i wypełniło się to, co mówił Joel, że młodzieńcy wasi będą prorokować, a starcy będą mieli sny. I myślę, że bracia i siostry, on nie miał na myśli tego i Joel tego nie przekazywał, że to dokładnie młodzieńcy będą mieli proroctwa, a starsi będą mieli sny, ale pokazywał cały przekrój ludzkości, cały przekrój właśnie Kościoła, cały przekrój od młodych do starszych, że to zostało wylane, ta możliwość tego, żeby właśnie zwiastować Boże Słowo, żeby usłyszeć Boży głos, żeby zobaczyć to, co Bóg chce przemawiać do człowieka. I dzisiaj, bracia i siostry, Bóg chce przemawiać do nas przez dary Ducha Świętego. Bóg ma tak wiele narzędzi do tego, żeby przemawiać do nas tak bardzo mocno i bezpośrednio. Przez dar proroctwa, przez dar tłumaczenia języków. Bóg chce przemawiać do nas. Ale znowu, bracia i siostry, czy jesteśmy nastawieni na to, żeby słuchać tego? Czy przychodzimy z takim pragnieniem na to miejsce? Czy może wydaje nam się, że to może już nie dla nas, że może to już minęło. To nie minęło, bracia i siostry. Bóg chce przemawiać i w taki sposób do nas. Możemy i również i tutaj, w taki prosty sposób, przychodząc bez wiary, przychodząc bez takiego nastawienia, bez takiego oczekiwania. I również, kiedy tego nie ma, to Bóg też na siłę nikogo nie uszczęśliwia. Bóg też nikomu nic na siłę nie robi. Dlatego, bracia i siostry, tak przez te kilka rzeczy chciałbym nas zachęcić do tego, żebyśmy właśnie tak nastawiali się w swoim życiu na Boży głos. Ale również chciałbym, bracia i siostry, jeszcze zajrzeć krótko do Starego Testamentu i żebyśmy zobaczyli jakby tą kontynuację tego, o czym mówił właśnie 12 rozdział listu do Hebrajczyków, tego, do czego nawiązywał ten 12 rozdział listu do Hebrajczyków i tego, co jest właśnie taką, myślę, też wolą każdego z nas i wielkim pragnieniem. 19 rozdział drugiej księgi Mojżeszowej. Właśnie to, co czytaliśmy z listu do Hebrajczyków, to jest przywołanie tego wydarzenia, które miało miejsce pod górą Synaj, kiedy Mojżesz tam przyszedł z narodem izraelskim. I przeczytajmy te kilka wersetów od 16, z 19 rozdziału drugiej księgi Mojżeszowej. Trzeciego dnia, z nastaniem poranku, pojawiły się grzmoty i błyskawice i gęsty obłok nad górą i doniosły głos trąby, tak że zadrżał cały lud, który był w obozie. Mojżesz wyprowadził z obozu lud naprzeciw Boga, a oni ustawili się u stóp góry. A góra Synaj cała dymiła, gdyż Pan zstąpił na nią w ogniu. Jej dym unosił się jak dym z pieca, a cała góra trzęsła się bardzo, a głos trąby wzmagał się coraz bardziej. A Mojżesz przemawiał, a Bóg odpowiadał mu głosem. A gdy Pan zstąpił na górę Synaj, na szczyt góry, wezwał Pan Mojżesza na szczyt góry i Mojżesz wstąpił. Bracia i siostry, czytamy o tym, że tam były takie wydarzenia i ten głos trąby, który wzmagał się cały czas. Ja nie jestem żadnym znawcą języka tego hebrajskiego, ale ci, którzy się znają na tym, mówią, że jest tam takie słowo użyte, które mówi o tym, że oni nie tylko ten głos usłyszeli, ten głos trąby, ale on był tak potężny, że oni zobaczyli go. Że oni wręcz aż zobaczyli ten głos, ten głos, który się wzmagał, ten głos trąby. I czytamy w liście do Hebrajczyków i tutaj, że aż ziemia się trzęsła i ta góra się trzęsła i się dymiła. I to był tak bardzo potężny głos, że bracia i siostry, na pamiątkę tych wydarzeń też zostało ustanowione w Izraelu takie święto,
o którym możemy przeczytać w trzeciej księdze Mojżeszowej, w 23 rozdziale, gdzie jest napisane w 24 wersecie tak. Powiedz synom izraelskim tak. W miesiącu siódmym, pierwszego dnia tegoż miesiąca, będziecie mieli dzień odpoczynku, dzień pamiętny, obwołane trąbieniem, święte zgromadzenie. I to było te obwołane trąbieniem, święte zgromadzenie na pamięć tego właśnie, co tam się wydarzyło też pod tą górą Synaj. I taka była... tradycja w ten dzień, że było wydawane dźwięki na trąbie, w różnym natężeniu, w różnej długości, na różnym tonie, i każdy z tych dźwięków miał jakąś swoją symbolikę, ale ostatni z tych dźwięków, ta ostatnia trąba, ten ostatni dźwięk, on był takim symbolem zmartwychwstania. On był symbolem zmartwychwstania. I bracia i siostry, otwórzmy teraz pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, który również do tego się odnosi i mówi tak. A powiadam wam, bracia, 51 werset pierwszego listu do Koryntian, 15 rozdział. Oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Bracia i siostry, to wszystko też tak chciałbym nawiązać do tego, o czym już rozmawialiśmy. Czy jesteśmy nastawieni na Boży głos? Dlatego, że Boże Słowo mówi o tym, że kiedyś nastąpi taka chwila, że zatrąbi ta ostatnia trąba i wtedy, bracia i siostry, czy usłyszymy ten głos? Ja... patrząc się na to, co Bóg mówi, chociażby w różnych miejscach, nie chciałbym tutaj może jakiegoś konkretnego przywoływać, pokazuje to, że tam, gdzie ludzie byli martwi dla Boga, to tam dla nich nie odnosiła się ta obietnica. Dlatego, że wiemy, że martwy człowiek nie jest w stanie nic usłyszeć, nie jest w stanie już na nic zareagować. Ale Boże Słowo mówi o tym, czy usłyszymy ten ostatni głos, który zabrzmi, który tak jak kiedyś Mojżesza wzywał na tą górę, żeby on wszedł, poszedł i spotkał się tam z Bogiem. Czy bracie i siostro, czy my usłyszymy ten głos? Czy jesteśmy na tyle nastawieni na to, żeby słyszeć Boży głos, że kiedyś, kiedy ta ostatnia trąba zatrąbi, to usłyszymy ten głos, który nas wezwie na wesele baranka. Bracia i siostry, wróćmy do listu do Hebrajczyków na koniec i przeczytajmy to miejsce, które właśnie odnosi się do tego, o czym czytaliśmy. 12 rozdział i od 18 wersetu. Wy nie podeszliście bowiem do góry, której można dotknąć, do płonącego ognia, mroku, ciemności i burzy, ani do dźwięku trąby i głośnych słów, na których odgłos ci, którzy je słyszeli, prosili, aby już do nich nie przemawiano. Nie mogli bowiem znieść nakazu, gdyby nawet zwierzę dotknęło się góry, ukamienowane będzie. A tak straszne było to zjawisko, iż Mojżesz powiedział: jestem przerażony i drżący. Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość, i do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. Baczcie, abyście nie odtrącili tego, który mówi. Jeśli bowiem tamci, odtrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary, to tym bardziej my, jeżeli odwrócimy się od tego, który przemawia z nieba. Ten, którego głos w ten czas wstrząsnął ziemią, zapowiedział teraz, mówiąc: jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. I bracia i siostry, myślę, że my byśmy tak bardzo pragnęli tego, żeby ostatnim głosem, który na tej ziemi usłyszymy, żeby mógł być właśnie ten głos tej trąby, żeby ten głos, który może, czy to żyjąc na tej ziemi, czy to tak mówiąc w cudzysłowie z zagrobu, usłyszymy, żeby to był właśnie ten dźwięk, który wzywa nas na to wesele baranka. Ten głos tej trąby, bracia i siostry, czy go usłyszymy? Czy go usłyszymy? Później, tak jak możemy czytać chociażby w księdze Amosa, przyjdzie taki czas, że w którym będzie wielkie pragnienie słuchania słów Pana, ale tych słów już nie będzie.
W Bożym Słowie, tam gdzie Bóg przestawał przemawiać do człowieka, tam było to wyrazem takiego Bożego sądu. Bóg przemawiał do ludzi za czasów Noego. Bóg przemawiał poprzez arkę, pokazywał im tą arkę. Zobaczcie, będzie potop. Zobaczcie, zbliża się zagłada. Ale ludzie nie usłyszeli tego głosu. Może nie był to głos dla ich uszu, ale oni go nie usłyszeli. Ale Bóg przemawiał i przemawiał przez długi czas, kiedy Noe budował arkę. I przyszedł czas, że Bóg przestał przemawiać. I przyszedł potop. I również, bracia i siostry, jest napisane właśnie w księdze Amosa, że będzie taki czas, kiedy będzie wielkie pragnienie słuchania słów Pana, ale tych słów już nie będą ludzie słyszeć. Chociaż będą pragnęli, chociaż będą, tak jak jest napisane, tułali się od jednego krańca ziemi do drugiego. Bracia i siostry, chciałbym nas tak zaprosić do modlitwy, żebyśmy mogli przyjść do naszego Boga i zawołać do Niego. Może być może już dawno w swoim życiu nie słyszeliśmy tego głosu, może tego cichego powiewu, który się zwraca do nas w naszym życiu, który chce nami kierować, który chce nas prowadzić. Bracia i siostry, to dzisiaj Boże Słowo nam mówi, że dzisiaj jest ten dzień, w którym możemy przyjść, w którym możemy odnowić relacje z naszym Bogiem, w którym możemy poprosić Go: Panie, ja nie chcę mojego życia gdzieś prowadzić samemu sobie, według własnej siły, według własnej mądrości, ale chcę być prowadzony Twoim duchem, chcę być prowadzony Twoim objawieniem, Twoją siłą w moim życiu. Bracia i siostry, jest taka możliwość, żeby przyjść do naszego Boga, żeby przyjść do Niego i do Niego zawołać. Dlatego skorzystajmy z tej okazji, może zegnijmy nasze kolana i przyjdźmy do naszego Boga. Amen.